Warszawski Ogród Zoologiczny od 2023 roku ma nową nazwę. Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich. Były dyrektor Zoo i jego żona zapisali się w historii nie tylko jako oddani pracownicy ogrodu. Ich historia to opowieść o niezwykłej odwadze, patriotyzmie i wrażliwości. Te doświadczenia były też inspiracją do powstania filmu fabularnego Azyl w reżyserii Niki Caro z 2017 roku. Good morning, enjoy yourselves today. Ogrodów zoologicznych w Polsce jest dużo. Nie brakuje ich, każdy jest wspaniały, każdy jest wyjątkowy. Natomiast warszawski ogród zoologiczny ma tą dodatkową, niezwykłą kartę wojenną. No i ma niezwykłego, charyzmatycznego, byłego dyrektora zoo. Od czasu, kiedy pokazał się film Azyl, coraz więcej ludzi poznawało tę historię. Poznawało tę historię zarówno tutaj w Polsce, jak i za granicami, jak właściwie na całym świecie. Postać robiła się coraz bardziej znana, przypomniana, bo mimo wszystko wiele osób Jana Żabińskiego jeszcze pamiętało. I nagle sobie przypomnieli, że rzeczywiście był taki dyrektor zoo, który to zoo stworzył dwukrotnie, raz przed wojną, raz odbudował po wojnie. Miał wspaniałą, piękną, bohaterską kartę wojenną i był niewygodny w którymś momencie dla władz. Jan był inżynierem agronomii i doktorem fizjologii. Służył w wojsku od 1919 roku i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1929 roku został powołany na stanowisko dyrektora zoo. W tym czasie poznał o 10 lat młodszą Antoninę, a tuż po ślubie para zamieszkała w willi na terenie ogrodu. Zoo nie było tylko pracą, ale prawdziwą pasją i domem. Pani Antonina Żabińska, postać, o której mówi się przeważnie najwięcej w kontekście tej wojennej historii zoo, to postać tragiczna w pewnym sensie. Bardzo wcześnie osierocona przez oboje rodziców, od właściwie najmłodszych lat zdana na siebie. I tutaj w zoo, po ślubie z Janem Żabińskim, odnalazła swoje miejsce. To było jej życie, zwierzęta, ogród. To, co robiła, wychowywała małe zwierzęta, opiekowała się nimi, wydzierała je śmierci właściwie w wielu przypadkach. Zdążyła napisać parę książek, kilka dla dzieci oraz wspomnienia z lat wojny pod tytułem Ludzie i zwierzęta, w których opisuje, jak wyglądało życie wojenne zoo. We wrześniu 1939 roku zoo zostało zniszczone w ogromnym stopniu. Zwierzęta w większości zginęły bądź zostały wywiezione do III Rzeszy. I ogród, jako ogród zoologiczny, formalnie był zamknięty. Teren był przejęty przez Niemców. Oni tutaj mieli swój skład broni przez kilka miesięcy. Potem była tutaj hodowla świń dla potrzeb ich armii. Generalnie był to ich teren. Natomiast na ich terenie pozostał dom dyrektora Żabińskiego, który szczęśliwie ocalał ze zniszczeń. I w tym domu Jan Żabiński wraz z żoną postanowili, że będzie to miejsce, które nadal będzie służyło ludziom i zwierzętom przy okazji też. Jan Żabiński był od początku zaangażowany w działalność konspiracyjną i to na wielu polach. Był na tajne nauczanie, składowanie broni, konstruowanie ładunków wybuchowych. A tutaj w domu postanowili, że to będzie miejsce, w którym schronienie znajdą ci, którzy zostali skazani na śmierć. Przede wszystkim osoby pochodzenia żydowskiego, ale nie tylko, bo także ludzie związani z konspiracją, czy ci, którym grozi aresztowanie w danym momencie. Antonina tak pisała w swojej książce Ludzie i zwierzęta o tamtych czasach i o willi. Nasz dom był widoczny jak na dłoni, z lekka tylko osłonięty skupinami krzewów. Miał olbrzymie weneckie okna bez firanek i dopiero po zwierzchu, zgodnie z zarządzeniem o zaciemnieniu miasta, zasłanialiśmy je czarnym papierem. Dla psychiki niemieckiej było rzeczą wręcz nieprawdopodobną, aby jakakolwiek konspiracja mogła odbywać się w miejscu tak wystawionym na widok publiczny. Jak więc stało się możliwym ukrywanie Żydów i działaczy polskiego podziemia i prowadzenia tak szerokiej działalności konspiracyjnej tuż pod niemieckim nosem? To, że to udało się i to w tak dużym stopniu, w tak wielkim zakresie tego dokonać, zawdzięczamy to dwóm osobom, Antoninie i Janowi Żabińskim, ich niezwykłej charyzmie, odwadze i trochę szczęściu też. Charyzmę Jana Żabińskiego, ci, którzy go znali, porównywali z charyzmą marszałka Piłsudskiego. Pani Żabińska z kolei, ona uważała, że ma coś cenniejszego niż broń i może wroga pokonać rozumem. Była obdarzona niezwykłą odwagą,
umiała zimną krew zachować, potrafiła w taki sposób pokierować rozmową, czy sprawić, żeby wróg myślał tak, jak ona chciała. Ale to jej odwaga przede wszystkim, zresztą tak mówił też Jan Rzebiński, spowodowała to, że ci ludzie, którzy tu byli, nie tylko przetrwali, ale mówili potem, że byli tu szczęśliwi. Czy autorom scenariusza filmu Azyl udało się trafnie przedstawić postać Antoniny? Jessica Chastain była kobietą bardzo taką delikatną, wrażliwą w tym filmie. Jak powiedziała mi jej wnuczka, trochę zbyt rozszczebiotaną jak na panią Antoninę, czyli Tolę, bo ona w ogóle taka nie była. Była twarda, konkretna, bardzo silna, nie poddawała się żadnym słabościom nigdy. Willa pod zwariowaną gwiazdą, bo tak ją nazywano, przetrwała do dziś, a dom jest otwarty dla gości ogrodu zoologicznego. Dom jest miejscem prawdziwym, ponieważ w 1931 roku został zbudowany, więc prawie istnieje tak długo jak samo zoo. Zniszczenia wojenne były, ale nie aż tak duże, więc jest tutaj naprawdę ta prawdziwa atmosfera, są pamiątki, są prawdziwe wnętrza przede wszystkim. Niewiele się zmieniło od czasów, kiedy Rzebińscy tutaj żyli. Dom nie jest duży wbrew pozorom, z zewnątrz wydaje się o wiele większy, a tutaj na dole, na parterze i na pierwszym piętrze mieszkali Rzebińscy. Starali się na pozór jak najzwyczajniej, żeby to życie ich wyglądało. Natomiast piwnica, która jest dość rozległa, była miejscem, gdzie to drugie życie domu się toczyło. A to drugie życie to ponad 300 uratowanych istnień ludzkich. Najdłużej w willi przebywała rzeźbiarka Magdalena Gross, która ukrywała się od 1940 roku aż do roku 1943. Uratowani przed głodem, cierpieniem i śmiercią, dorośli i dzieci, to oni opowiadali o niezwykłym małżeństwie z warszawskiego zoo, dzięki którym mogli przeżyć wojnę i niemiecki Holokaust. Jan Rzebiński utrzymywał z nimi kontakt do końca swojego życia. W 1965 roku Instytut Yad Vashem przyznał Rzebińskim Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.